Między innymi przestępstwami, jakie dopuściłeś się, posiadałeś przez pewien czas nielegalnie broń. Jaka to była broń? To był pistolet Parabellum. Ilość szałowy. Dziewięcia. Czy to był pistolet z amunicją? No, amunicję miałem do niego. Ile? No, to nie wiem dokładnie, przecież tak, 20 sztuk miałem. W jaki sposób wszedłeś w posiadanie tego pistoletu? No, znalazłem go na forcie. Na forcie. Tak. Jak długo trzymałeś pistolet w swoim posiadaniu? To ze 2 lata. Ze 2 lata. Tak. Broni na szczęście nie użyto, chociaż pierwotnym posiadaczom służyła do szantażowania otoczenia. W składanych kolejno wyjaśnieniach Ireneusz dodatkowo ujawnił, że wspólnie z Mirosławem Januszem Ryszardem i innymi kolegami wielokrotnie brał udział w zbiorowych gwałtach, m.in. w gwałcie Grażyny. W tym stanie rzeczy podjęto umorzone uprzednio śledztwo w sprawie zabójstwa tej dziewczyny. Dzisiaj w naszym cyklu pokazujemy materiał dotyczący bandy Byka. Juliusz Machulski, kręcąc swojego czasu Wabank, powiedział, że ulokował akcję tego kryminału w Międzywojniu, ponieważ prawdziwej przestępczości w PRL-u nie było. Jak to naprawdę było? Czy ta banda Byka, którą dzisiaj pokazujemy, to jest typowy obraz przestępczości zorganizowanej w PRL-u? Na pewno przestępczość zorganizowana w PRL występowała, ale nie wyglądała tak jak na filmie, który obejrzymy. Nie była to banda Byka. Trzeba mieć świadomość, że banda nie jest przestępczością zorganizowaną, a jest to raczej niższego rzędu związek. Pospolita, można powiedzieć, przestępczość. Zupełnie. W filmie są pospolitej przestępczości najniższy wymiar przestępczości, czyli jest to grupa ludzi o narzędziu wykonywania przemocy, którym jest wyłącznie przemoc. Ci ludzie z bandy Byka gwałcą nastoletnie dziewczyny. Nie ma w tej grupie ekskluzywności, hierarchiczności, czyli tych wszystkich cech, które powinna mieć przestępczość zorganizowana, a także specjalizacji. Mają jedno narzędzie wykonywania przemocy, a mafia i przestępczość zorganizowana nie polega na przemocy, tylko na zarabianiu regularnych pieniędzy. Przemoc jest wyłącznie środkiem prowadzącym do celu. Tutaj przemoc jest jedynym narzędziem i zasobem, który pozwala wyrządzić krzywdę, a nie prowadzić zorganizowaną przestępczość. Więc odpowiadając na pytanie pana redaktora, nie zgodzę się z reżyserem Machulskim, mówiąc, że przestępczość zorganizowana była w PRL-u, szczególnie w latach 70. i 80., ale nie wyglądała w ten sposób. Jak zatem wyglądała ta przestępczość lat 70. i 80., ta, o której się czasami mówi, że z niej właśnie zrodziła się mafia już w III RP? Wiemy o niej tak naprawdę bardzo mało. Badania dopiero się rozpoczęły. Mam nadzieję, przyniosą owoce i efekty także po odtajnieniu zbioru zastrzeżonego Instytutu, znajdującego się w Instytucie Pamięci Narodowej. Najbardziej rozpowszechniona była ta przestępczość związana z kradzieżą samochodów. Ona występowała już od drugiej połowy lat 70., a nabrała rozpędu w latach 80. Niejako twarzą tej przestępczości stał się Nikodem Skotarczak, pseudonim Nikoś, złodziej z Trójmiasta. I ona rzeczywiście już miała wszystkie cechy, które możemy przypisać do mafii, czyli współpracowali z nią urzędnicy, funkcjonariusze służby bezpieczeństwa. Zaangażowani byli w nią oczywiście również przestępcy, specjaliści, mechanicy i ci, którzy kradli. Więc moglibyśmy podzielić te grupy przestępcze, ich było więcej. W latach 80. poza Nikodemem Skotarczakiem kradli samochody także inni przestępcy, między innymi Jan Labut. Odbywało to się w Austrii, we Francji, w wielu regionach Europy Zachodniej. Grupy te dzieliły się na tych, którzy kradli na Zachodzie i na tak zwane grupy recepcji, czyli przyjmujących samochody już w Polsce i rejestrujących je w urzędach miejskich. Zazwyczaj odbywało to się w ścisłej kooperacji z milicjantami. Takiego pomocnika, czy nawet osobę wiodącą miał również Skotarczak. Był to były funkcjonariusz milicji Tadeusz Jędrzejczak, który z kolei miał bardzo dobre dojście do naczelnika Wydziału Śledczego Miejskiego Urzędu Spraw Wewnętrznych. Także w tym trójkącie złodzieja, byłego milicjanta i funkcjonariusza, który pozostawał na służbie, istniała możliwość sprowadzania do Polski samochodów i rejestrowania ich na tak zwane słupy. Czy była to przestępczość o charakterze zbrojnym, a
akurat w tym filmie, który dzisiaj pokazujemy, jest mowa o nielegalnym handlu sprzedaży parabelki, czyli parabelum, rewolweru niemieckiego, czy zorganizowane grupy przestępcze dysponowały również środkami zbrojnymi typu broń palna. Czy mniej przemocy w zorganizowanych grupach przestępczych, tym lepiej. Oczywiście, jak pisał Diego Gambetta o mafii sycylijskiej, tak naprawdę siła, przemoc, w tym pistolety, broń, o które pan pisze, bardziej służą do tego, aby proponować prywatną ochronę jako biznes, czyli tutaj są zalążki tak naprawdę ściągania haraczu i opiekowania się, czy recyklingiem grup przestępczych przez funkcjonariuszy milicji czy służby bezpieczeństwa, bo trzeba pamiętać, że w systemie totalitarnym, a takim była PRL, to państwo ma monopol na przemoc i dopóki ta przestępczość płynie w podziemiu, nie jest w zainteresowaniu organów bezpieczeństwa państwa, to wciąż pozostaje przestępczością pospolitą. Możliwość ujścia dla tego źródła mogą dać dopiero organy bezpieczeństwa i wtedy zaczyna być to przestępczość zorganizowana. Broń mają oczywiście funkcjonariusze SB i milicjanci, którzy nad grupami przestępczymi roztaczają parasol ochronny i wykorzystują je do zarabiania pieniędzy, które często idą w ręce właśnie funkcjonariuszy. Wróćmy jeszcze do postaci Nikodema Skoterczaka. Pan od pewnego czasu twierdzi, że ta postać jest troszeczkę traktowana na wyrost. Rzeczywiście, Nikoś w minionym czasie stał się poniekąd ikoną popkultury. Zagrał nawet w jednym z filmów, w filmie Sztos, o ile dobrze pamiętam, jakimż w rzeczywistości był ten obrośnięty legendą gangster przełomu PRL-u i RP. Na samym początku był cinkciarzem, bramkarzem w kilku trójmiejskich dyskotekach, w tym w dyskotece Maxim w drugiej połowie lat 70. Maxima w Gdyni. Znów cię widział ktoś. Tak, to jest nawiązanie do piosenki Lady Punk, której Nikoś pewnie także był jedną z inspiracji w tej piosence. W drugiej połowie lat 70. Nikodem Skotarczak jest jednym z wielu drobnych przestępców, potwierdzają to jego koledzy, cinkciarze, z którymi udało mi się porozmawiać, ale także dokumenty. Nie jest nikim szczególnym Nikodem Skotarczak w drugiej połowie lat 70., tak jak mówię, bramkarz, cinkciarz, działający między innymi w Budapeszcie, czyli tam wymieniający walutę i zarabiający na tym pieniądze. Jego kariera niejako przyspiesza, w cudzysłowie kariera, w latach 80., a to w dużej mierze na skutek zawarcia związku małżeńskiego z siostrą pięknego Ricardo, czyli przestępcy, który w 1970 roku opuszcza Polskę, wyjeżdża do Szwecji, tam wokół siebie gromadzi przestępców polskich i jugosłowiańskich, z którymi wymusza haracze, a także szmugluje towar. Ten piękny Ricardo jest, jak powiedziałem, bratem Haliny, za którą wychodzi Nikodem Skotarczak. Wówczas dynamicznie przyspiesza kariera Nikodema Skotarczaka, ale widać uległość Skotarczaka wobec pięknego Ricardo. W latach 80. wiąże się z Tadeuszem Jędrzejczakiem, z byłym milicjantem, z dobrym dojściem do majora Waldemara Gruszczyńskiego. Zaczynają ściągać, sprowadzać kradzione samochody z zachodu. Jest szefem niezbyt dużej grupy przestępczej. W połowie lat 80. w roku 85. ucieka z PRL, gdy Inspektorat Ochrony Funkcjonariuszy zaczyna dobierać się tej grupie przestępczej do skóry. Tam kradnie samochód. Czym jest Inspektorat Ochrony Funkcjonariuszy, bo to jest struktura służby bezpieczeństwa, która nie jest tak bardzo znana, a bardzo ciekawa. Odpowiednikiem na szczeblu centralnym był Zarząd Ochrony. Tak zwana ZOFKA, Zarząd Ochrony Funkcjonariuszy. Czym się ta struktura SB zajmowała? Struktura powołana po morderstwie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, czyli po październiku 1984 roku. ZOW zaczął funkcjonować tak naprawdę w styczniu roku 1985. Była to milicja w milicji. Esbecja w esbecji. Chociaż zajmowali się także przypadkami milicjantów, nie tylko funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa. Zarząd Ochrony Funkcjonariuszy i inspektoraty przy komendach wojewódzkich Milicji Obywatelskiej, czy bardziej przy miejskich urzędach spraw wewnętrznych. Nie były to wielkie komórki, około 5 funkcjonariuszy przy każdej z regionalnych komend i wypatrywali
przestępców wśród milicjantów, tak zwanych milicjantów w mundurach. Przez cały okres funkcjonowania od roku 1985 do roku 1990 dyscyplinarnie udało się dzięki działalności Inspektoratów Ochrony Funkcjonariuszy ukarać 1200 funkcjonariuszy, 800 zostało zwolnionych, a więc tropili oni, tak jak powiedziałem, milicjantów w mundurach przestępców. No i ta struktura w pewnym momencie zaczyna dobierać się do Nikodema Skotarczaka w roku 85. On ucieka na zachód, tam również podejmuje się kradzieży samochodów już w nieco innej, nowej grupie zorganizowanej. Krótka historia Skotarczaka pokazuje i udowadniają to badania, że nie był on nikim wyjątkowym. Zarówno przed rokiem 80, jak i w drugiej połowie lat 80. Takich Skotarczaków, polskich Skotarczaków, Nikosiów w Europie było co najmniej kilkunastu. Zaryzykuję taką hipotezę, że było co najmniej kilkunastu podobnej skali złodziei, ale Nikoś był potrzebny po roku 90 i opinii publicznej, bo jego historia bardzo dobrze się sprzedaje. Wokół niego krąży widmo śmierci. Pierwsza żona popełnia samobójstwo, siostra popełnia samobójstwo w roku 86. W 92 roku w wypadku samochodowym ginie jego brat, ginie jego matka, ginie jego teściowa i w końcu w 98 roku on jest zastrzelony. Był też osobą, jak wspominają go inni gangsterzy i funkcjonariusze, która dobrze wpisywała się w tamte czasy i nie stosowała przemocy, tylko robiła interesy, a więc był do zaakceptowania przez wielu ludzi, dlatego dobrze się sprzedaje postać Nikodema Skotarczaka, ale też z innego względu ta legenda, która jest nad nim roztoczona, jest bardzo ważna, bowiem Nikodemie Skotarczaku chce się zamknąć całą dyskusję o przestępczości zorganizowanej lat 70., 80. Do tej pory udawało się wytworzyć taką sytuację, w której także historykom i publicystom niemal sugerowano, że nie warto się tym zajmować, no bo przecież wszystko jest jasne. Każdy zna Nikosia, każdy wie, jak wyglądało jego życie, mimo tego, że nikt nie wie, jak wyglądało jego życie. Najprawdopodobniej współpracował z SB albo z wywiadem wojskowym. Na to też nikt do dnia dzisiejszego nie przedstawił żadnych dokumentów, tylko wszyscy o tym mówią, ale to oznacza, że wszystko wiemy, nie badajmy. A ja mówię, zbadajmy i potem mówmy o Nikosiu i jego podobnych, bo jesteśmy na samym początku tych badań. Co zatem wiemy o przestępczości zorganizowanej? Czy jesteśmy w stanie powiedzieć, kto był capo di tutti capi polskiej mafii? W latach 80. na pewno nie jesteśmy w stanie określić capo di tutti capi. Czyli była to raczej szereg grup przestępczych, niekoniecznie ze sobą związanych, którzy dopiero po upadku komunizmu zaczęli organizować się w większe struktury. Dokładnie tak. Było to wielu równorzędnych złodziei samochodów współpracujących z funkcjonariuszami służby bezpieczeństwa, też z byłymi milicjantami. Jeśli prześledzimy na przykład dokumenty Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej, dr Daniel Wicenty dokonał takiego rozpoznania właśnie w tych dokumentach, w tych materiałach. Pokazał też pułkownika wysokiego funkcjonariusza Komendy Głównej Milicji, którego tajni współpracownicy już w drugiej połowie lat 80. wprowadzają do obiegu nielegalne pieniądze, zajmują się szmuglem, zajmują się przemytem, a więc to jest też pokazanie pewnego schematu działań. Po roku 1989 byli tajni współpracownicy prowadzeni przez swoich oficerów, wyrastają na prawdziwych capo di tutti capi, na prawdziwych mafiozów, przestępców. Ta przestępczość też się bardzo mocno brutalizuje w związku z tym, że nie ma resortu, który by nad tym panował. Kolejnym przykładem tego założenia może być fakt, że w aktach Zarządu Ochrony Funkcjonariuszy i Inspektoratu Ochrony Funkcjonariuszy spotykamy gangsterów, którzy w latach 90. są już rozpoznawalni i którzy są związani z Wołominem czy z Pruszkowem. Widzimy, że w latach 80. oni są drobnymi przestępcami kręcącymi się gdzieś przy bazarze Różyckiego. Co zresztą też częściowo widać na tym filmie, na scenie, w której jest przeprowadzana wizja lokalna do
dotycząca jednego z bazarów, na którym właśnie upłyniono tą parabelkę. Widać, że to jest, no nie jest to świat luksusu i blichteru, tylko raczej, no powiedzmy kolokwialnie, raczej syfu takiego. Tak, no widać to przy tej scenie, gdy jeden z członków bandy Byka jest zatrzymany w swoim mieszkaniu. Zaczesuje się i mówi, że właśnie trzeba leci. Mieć ten gangsterski szlet, tak? Tak, i właśnie leci na naukę jazdy traktorem. Co, jeszcze śpisz? Miałeś się stawić. Miałem się stawić. Co? Miałem się stawić. No to masz przecież wyzwanie, prawda? No. No. Stań na troszynkę. Przyjechałem na nowego dworu wczoraj. Proszę? Na dworze. Na dworze byłeś? No. U dziewczynki? Nie, nie u dziewczynki, mam tu dziewczynki przecież. Gdzie? Tu w Zakroczyniu. W Zakroczyniu? Nie. Jak ona się nazywa? Kruszewska Barbara. Jak? Kruszewska Barbara. Kruszewska Barbara. Gdzie ona mieszka? Na Gałachach. W Zakroczyniu do Zobaczewska 46. Ustawowego. No to wstań na chwileczkę, bo rozmawiamy. No nie, tak. Przyjechałem i tak od razu się puścił. Wszystkim. W ubraniu? Bo nie chciało mi się siąść, bo tak położyłem się i stałem. I to który wróciłeś? No, tym za 5.12. Za 5.12? Tak. I tak w ubraniu? No, matka mówiła, siądź, to będę siądł. Świetnie. Gdzie pracujesz teraz? Na kurs. Co? Na kurs jadę dziś. Na jaki kurs? Traktorzystów. Traktorzystów? Tak. To od kiedy tam zacząłeś kiedyś? Od soboty już. Od soboty? Tak. Na wybrzeżu działają gangi bursztynowe, zarabiające naprawdę dobre pieniądze. Korzystają z narzędzi strażackich, z pomp do wydobywania bursztynu. Jeżdżą ze swoimi wozami cyrkowymi albo nierejestrowanymi bryczkami konnymi. Wydobywają bursztyn. Tylko 140 punktów na wybrzeżu jest, które przerabiają i handlują bursztynem na wybrzeżu, a zapotrzebowanie jest dużo większe. Przyjeżdżają turyści, którzy chcą kupować bursztyn, także przestępcy od razu bardzo dobrze wykorzystują koniunkturę i ten bursztyn przetwarzają i sprzedają. 70. lata to już też początki, ale zupełne początki, właściwie druga połowa lat 70. wchodzących narkotyków. To jest jeszcze incydentalne. Takie było badanie przeprowadzone w Sopocie, właściwie akcja operacyjna milicji pod kryptonimem MAK, w której milicjanci, około 100 milicjantów bada znane sopockie knajpy i restauracje, ale też meliny narkotykowe. I sprawdza młodzież, więc widać, że już zaczyna pojawiać się wówczas kokaina, amfetamina, ale w śladowych ilościach. Taki boom narkotykowy jest w połowie lat 80., co odnotowuje się na granicach, na granicy portowej i na granicy lotniczej. Kilkadziesiąt, 9 ton heroiny wówczas zatrzymano na granicach i blisko 70 ton kokainy. Trzeba mieć świadomość, że to, co udało się zatrzymać, było około 10% tego, co przeszmuglowano. Też takie badania dla RFN-u przeprowadzono. W RFN w 1987-1988 roku około 50 tysięcy osób było uzależnionych od heroiny i żeby ich wykarmić, należało mieć 2,5 tony, a celnicy niemieccy zatrzymali niespełna 200 kilo, prawda? Więc to pokazuje skalę, że 10% maksymalnie udawało się zatrzymać. I w połowie lat 80. już takie ilości. Oczywiście Polska, PRL, była krajem tranzytowym przerzutu narkotyków z Azji do Europy Zachodniej, czy z Afganistanu do Europy Zachodniej. Niemniej już pojawiały się także gangi narkotykowe. A czy ta przestępczość zorganizowana przełomu komunizmu i niepodległości byłaby w ogóle możliwa bez tej, nazwijmy to, z rosyjska kryszy, jaką dawała współpraca bandytów z milicjantami SBK? Jestem przekonany, że nie. W świecie konstruowanym na zasadach marksizmu po roku 1945
piątym w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce, kapitalistyczne odruchy i wolny rynek mógł płynąć tylko w podziemiu i do tej pory, do której, tak jak powiedziałem, płynął w podziemiu, był przestępczością pospolitą, ale żeby zarabiać regularne pieniądze przez długi czas, bo też czas jest tutaj warunkiem, który należy spełnić przy przestępczości zorganizowanej, aby móc się profesjonalizować na różnych polach działania grup przestępczych, w świecie zdominowanym przez bezpiekę, przez służby, była konieczność opłacania się organom Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, czy wcześniej Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Zresztą pokazuje to wiele afer, które śledził pan też w tym programie. Afera Żelazo, afera Zalew. Afera Dimexu wcześniej. Wszystkie te największe afery, w których obracano ogromnymi pieniędzmi, odbywały się na styku z organami bezpieczeństwa PRL, a bez zaangażowania organów bezpieczeństwa PRL mógł funkcjonować Byk ze swoją bandą i gwałcić nastolatki, zostać 25 lat pozbawienia wolności, taki wyrok, podczas gdy prawdziwi gangsterzy, którzy wybudowali wille, których pieniądze po 90 roku wciąż funkcjonują w przestrzeni publicznej, nigdy nie zostaliby skazani, nie zostali skazani w latach 80. na tak wysokie, czy na jakiekolwiek często wyroki, jak dostawali wyroki Nikodem Skotarczak, 9 miesięcy i to nie w Polsce, tylko w Niemczech, zresztą uciekł z tego więzienia Tegel w Berlinie, nawet odsiadując tak krótki wyrok. Więc odpowiadając na pytanie pana redaktora, bez kryszy w moim uznaniu nie było możliwości stworzenia przestępczości zorganizowanej w PRL. Na początku mówiliśmy o zbiorze zastrzeżonym, że tam coś się może jeszcze znajdować, jeżeli chodzi o tych bandytów pierwszoklasowych, ale IPN niestety nie dysponuje dokumentacją milicyjną. Czy w tego typu dokumentach jeszcze można byłoby poszukiwać czegoś, co zmieniłoby naszą wiedzę o przestępczości zorganizowanej w PRL? Ja intensywnie takich dokumentów dla terenów północnej Polski poszukuję i zwracam się do komendantów wojewódzkich i miejskich policji o to, aby udostępnili dokumenty, które najprawdopodobniej leżą w archiwach dzisiejszej policji, przede wszystkim dokumentów Wydziałów Przestępczości Gospodarczej MO z lat 80. czy Miejskiego Urzędu Spraw Wewnętrznych, bo mam wrażenie, jestem nawet przekonany, że wielu przestępców gospodarczych było na kontakcie właśnie Wydziału Przestępstw Gospodarczych Komend. Potwierdził to niejako w rozmowie ze mną ostatnio jeden z byłych funkcjonariuszy milicji, rozpracowywany w połowie lat 80. przez Inspektorat Ochrony Funkcjonariuszy, szef takiej, również nazwę to bandą, szef bandy Wacka, szef bandy Amerykanów, czyli milicjantów, którzy terroryzowali półświatek w Gdańsku w połowie lat 80. podczas rozmowy ze mną powiedział, że nie było przestępcy w sercu Gdańska na ulicy Długiej handlującego złotem, handlującego walutą, czy działającego na granicy z prawem, którego oni by nie znali, ale albo który nie byłby na kontakcie Wydziału Przestępstw Gospodarczych albo innych struktur, czy innych komórek milicji. Nie z zaufania do tego człowieka, ale też z rozpoznania materiału uznaje, że właśnie tak było. Na tym tematu oczywiście nie wyczerpaliśmy. Banda Byka to oczywiście przestępczość pospolita. Mam nadzieję, że niebawem dowiemy się czegoś więcej jeszcze o tej przestępczości zorganizowanej. Członkowie Bandy Byka w ciągu wielu miesięcy krnąbrni i zezwierzęceni tak wyglądali, gdy obejrzeli siebie samych. Nadeszła jednak godzina wstydu.